Witajcie! Z tej strony Heksif. Dzisiaj przedstawię Wam szósty odcinek serii Prawda Niemity. Dzisiejszy odcinek poświęcimy kombajnowi Bizon PSZ110 i jego eksportowej wersji 5110. No ale dlaczego postanowiłem tę serię opowiedzieć Wam o kombajnie? Dlatego, że pierwszy odcinek Prawda Niemity, który opowiada o 60, okazał się sporym sukcesem, bo osiągnął około 900 wyświetleń. I jak nagrywałem o krajach, to już Wam się to mniej się podobało. Dlatego postanowiłem, że na tej serii będę skupiał się o maszynach rolniczych, samochodach i nie tylko. Zobaczymy o jakichś innych pojazdach kołowych, to było, nie wiem, ciężarówki albo jakieś dostawczaki. Zobaczymy. No dobra, tyle gadulstwa. Teraz przechodzimy do samego kombajnu, a jest naprawdę o czym opowiadać. Oficjalna produkcja Bizona PSZ110 rozpoczęła się w 1990 roku, chociaż już pierwszy model powstawał w 1987 w wersji z czerwonym kolorem oraz z węższym po 4-metrowym headerem. Co się okazało? Bo te czerwone wersje były bardziej awaryjne, co się odbiło później na renormie tego kombajnu. Akurat już niebieskie były poprawione i miały szerszy header o szerokości 5 metrów. Bizony BS wyróżniały się tym, że zamiast wytrząsaczy miało 5 rotorów. No dobra, ale skąd się wzięły te rotory? Dlatego, że w 1981 roku przedstawiono Class Dominator 114 CS, który miał 8 rotorów. Niektórzy kojarzą z tym, że Bizon PSZ110 jest jawną kopią klasa, jednak jest to nieprawda. Gdyż po pierwsze, w Bizonie było tych rotorów 5. A w klasie było ich 8 i to w zupełnie innym kształcie i rozmiarach. Tak i inaczej był umieszczony silnik. Bo w klasie silnik był umieszczony przed zbiornikiem, zaś w Bizonie za zbiornikiem. Jakoś tak, ewentualnie tutaj bardziej znawcy rolnictwa mnie poprawią w komentarzach. Tak jakby to było z 60. No dobra, a jaki silnik posiadały te Bizony? Otóż najbardziej popularną jednostką był tu SW680 z WS Kamielec o mocy 220 lub 240 koni mechanicznych. Sportowa wersja Bizona PSZ110, czyli Bizon PS5110, miała praktycznie to samo, tylko że miały różne silniki, na przykład na Szwecję był 220-konny silnik innego producenta, zaś na Słowację był tam Bizon PS5110 o mocy 185 koni mechanicznych. Bizony PSZ110 głównie produkowano do 2001 roku, kiedy to właśnie wtedy FMZ przejął New Holland Agriculture. I na sumie to dziś to na tyle. Co mogę ogólnie powiedzieć o kombajnach jak Bizon? Ogólnie to są bardzo dobre kombajny, oczywiście polskiej produkcji. Jak tutaj widzicie, jest dostępna jego eksportowa wersja PS5110. Do gry Farming Simulator 17. Jak widać, naprawdę ten model jest fajnie wykonany. Kolor trochę paintowaty, ale to można jeszcze jakoś przeżyć. I ogólnie jak widać, jest bardzo ładny i może się podobać. Jeżeli chcielibyście zagrać także czy tym kombajnem, to tego dajcie znać w komentarzach, a na pewno podeślę link do jego zainstalowania. I to dziś na tyle, żegnam Was, Heksif, cześć i nie zapomnijcie o zostawieniu mi łapeczki w górę i zabiega, podobnie bardzo motywuje to też szuka nagrywania filmu. Na razie!